Dzisiaj chciałem przedstawić Państwu historie kambryjskie, czyli historie sprzed ponad 500 milionów lat, sprzed prawie pół miliarda lat, z samego początku eonu tego, w którym my dziś żyjemy, z tak zwanego eonu fanerozoicznego. Co to jest, zaraz sobie wyjaśnimy. Zwabiłem Państwa na ten wykład taką planszą przedstawiającą ekosystem kambryjski, w którym dominują takie dziwne stawonogi trylobity. To każdy, kto się kiedykolwiek interesował skamieniałościami, zna amonity, takie spiralnie zwinięte głowonogi, i zna trylobity, czyli właśnie taką paleozoiczną grupę stawonogów, która szczególnie w okresie kambryjskim była licznie reprezentowana. Troszkę sobie powiemy dzisiaj o tych trylobitach, ale przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, czym jest ta eksplozja kambryjska? Jakie ma znaczenie w ogóle dla ewolucji świata ożywionego? Jakie ma znaczenie dla nas tak naprawdę dzisiaj, mimo że my żyjemy te ponad 540 milionów lat później? No i zrobimy sobie przegląd przez takie najciekawsze, najważniejsze grupy organizmów, które w trakcie tej eksplozji kambryjskiej i w ogóle w trakcie kambru dominowały na naszej planecie. Trylobity będą oczywiście jedną z tych grup, ale powybierałem kilka takich najciekawszych. Będą to grupy niekiedy nie przypominające zupełnie te zwierzęta, które znamy dzisiaj, ale o tym później. Proszę Państwa, powiedziałem, że kambr to jest początek eonu fanerozoicznego. I ten eon trwa do dzisiaj. To jest taka plansza z pracy naszego rodaka z Chicago, Sepkowskiego, który badał zmiany, fluktuacje różnorodności biologicznej wśród bezkręgowców morskich na przestrzeni dziejów, na przestrzeni ostatnich 500 kilkudziesięciu milionów lat. Tu na dole te literki to są symbole oznaczające kolejne okresy geologiczne, a te liczby to są miliony lat. Tu, gdzie mamy zero, to mamy dzień dzisiejszy. Więc idąc w lewą stronę, cofamy się w czasie o 100, 200, 300, 400 i 500 milionów lat. Symbol CM to jest właśnie okres kambryjski, który się tam mniej więcej 540-542 miliony lat temu rozpoczyna. Te dziwne nazwy na górze są to nazwy stanowisk paleontologicznych, takich najważniejszych, powiedzmy najsłynniejszych światowych stanowisk paleontologicznych. My sobie kilka z tych kambryjskich dzisiaj omówimy, natomiast na samym końcu. Najpierw opowiemy sobie, jak w ogóle wyglądała ta eksplozja kambryjska, jakie są główne procesy, które się w tamtym czasie na terenie naszej planety działy, a dopiero później omówimy sobie produkty tych procesów, czyli właśnie różne ciekawe stanowiska paleontologiczne z tego czasu i różne zwierzęta, różne organizmy, które w tym czasie w tych stanowiskach występowały, czy takie, które w tym czasie po prostu żyły. Co to jest ten eon fanerozoiczny w ogóle? Dzieje Ziemi zostały podzielone przez geologów na, Państwo na pewno znacie, ery, okresy, prawda? Mamy erę mezozoiczną, to jest Trias Jura Kreda, chyba najsłynniejsza era w dziejach naszej planety. Ona się składa właśnie z okresów takich jak z Triasu Jury i z Kredy. Wcześniej mamy erę paleozoiczną. Ona się składa z kambru, ordowiku, syluru, dewonu, karbonu i permu. Po mezozoiku mamy tą erę naszą, dzisiejszą, kenozoiczną. Ona się składa z paleogenu, neogenu i my dziś żyjemy w czwartorzędzie. Te trzy ery razem, paleozoik, mezozoik i kenozoik, to jest eon fanerozoiczny. Ten przedrostek faneros oznacza jawny, natomiast zoik, zon to jest życie, więc fanerozoik to jest czas jawnego życia. To ma znaczenie dla eksplozji kambryjskiej, ponieważ przed tym eonem fanerozoicznym mieliśmy taki inny słynny eon, o którym Państwo może słyszeli, prekambr, czyli to wszystko, co było przed kambrem. I jak się za chwilę przekonamy, w prekambrze nie było tego tak zwanego jawnego życia. Co to znaczy? Już tłumaczę.
Tak wyglądał świat przed Kambrem, w prekambrze. Pod sam koniec Kambru była taka epoka mat mikrobialnych. Dna mórz przykrywały maty glonowe. Glony sobie tam rosły, jakieś drobne takie mikroskopijne organizmy roślinne, a na powierzchni takiego dna przykrytego matą żyły sobie różne zwierzęta. Niektóre pełzały po dnie, tak jak taka Dickinsonia, a inne rosły sobie, jak te dziwne petalonamy, rosły sobie do góry po prostu. Czyli wszystko, co było przed Kambrem, żyło na powierzchni osadu. Albo sobie pełzało po nim, albo sobie rosło ku górze. Nie było natomiast możliwości penetrowania tego osadu w głąb. Przed Kambrem, a co za tym idzie przed tym właśnie eonem fanerozoicznym, życie żyło tylko na powierzchni osadu. Nie było rycia w mule po prostu. Nie było takiego zjawiska jak rycie w mule. To jest pierwsza ważna rzecz. Druga ważna sprawa to jest to, że wszystkie te organizmy, które Państwo widzicie na tej planszy, są to organizmy nieposiadające szkieletu. Nie posiadały w ogóle żadnych twardych, zmineralizowanych części. Nie miały, powiedzmy, pazurów, zębów, kości, kręgowców w ogóle wtedy nie było, ale bezkręgowce generalnie, Państwo wiecie, że lubią mieć muszle, jakieś skorupy, prawda? Ślimaki mają muszle, małże mają muszle, skorupiaki są okryte twardym pancerzem. Wtedy czegoś takiego nie było. Przed Kambrem nie było skamieniałości, nie było takich organizmów, które mogłyby mineralizować jakieś elementy w swoim ciele. Wszystko było miękkie. Nawet jest taka koncepcja stworzona przez wielkiego paleontologa Adolfa Zeilachera, który powiedział, że przed Kambrem te ogrody ediakarskie, jak to się mówi, to były takie materacyki, które wypełnione wodą, galaretowate, które sobie leżały na dnie morza i tyle w zasadzie. Natomiast kiedy zaczął się Kambr, mamy wielką zmianę, jeśli idzie o świat żywy właśnie. Tłumaczę ten skonstruowany przeze mnie, być może na pierwszy rzut oka, trochę skomplikowany obrazek. Czas biegnie w pionie. Tu mamy prekambr, czyli właśnie świat ten bez rycia w mule i z organizmami miękkociałymi, nieposiadającymi szkieletu. Mniej więcej 540-541 może milionów lat temu następuje zmiana zespołów śladowych, czyli właśnie pewne grupy organizmów zaczynają ryć w mule. Taką typową skamieniałością, która wyznacza te granice między prekambrem a kambrem oraz między prekambrem a fanerozoikiem, jest taka skamieniałość śladowa, czyli ślad po ryciu w mule, który się nazywa Treptychnus pedum. To on wygląda mniej więcej w ten sposób. Jakieś zwierzątko sobie grzebało osad. Za momencik przyjrzymy się bliżej tej skamieniałości śladowej i odpowiemy sobie na pytanie, kto mógł być twórcą tych śladów. Natomiast to, co jest bardzo ważne i co chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, to że właśnie granica między tymi dwoma wielkimi eonami, prekambrem i fanerozoikiem, to jest granica, która polega na tym, że pewne grupy organizmów zaczynają ryć w mule. Pojawia się rycie w mule. Wcześniej nie było możliwości drążenia w osadzie, nagle taka możliwość się pojawia. I teraz sam początek Kambru, zwany tutaj przeze mnie Kambrem Dolnym, nagle zaczynają się w tym czasie pojawiać różne ciekawe zjawiska i różne ciekawe grupy organizmów. Są to organizmy posiadające szkielet, czyli coś, czego przed Kambrem nie było. Mamy tak zwane SSF, czyli Small Shelly Fossils. Tu ja to na polski przetłumaczyłem jako małe skorupkowe skamieniałości. Są to takie oto drobne, mikroskopijne skamieniałości organizmów. Jedne przypominają ślimaki, inne przypominają głowonogi, jeszcze inne przypominają na przykład ramienionogi. I nagle okazuje się, że z początkiem Kambru jest taka epoka, kiedy pojawia się masa tych pokrytych szkieletem drobnych organizmów. Ale poza nimi pojawiają się też formy większe obdarzone szkieletem. Tutaj takimi typowymi zwierzętami obdarzonymi szkieletem z początku Kambru są archeocjaty. To były takie tajemnicze zwierzęta, do końca nie wiadomo czy gąbki, czy koralowce. Jedni badacze sądzą, że to być może były gąbki, inne, że koralowce. Za chwilę też sobie
pokażemy je z bliska. Pod koniec tego wczesnego Kambru, czy dolnego Kambru, z tego czasu pochodzi jedno z najsłynniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Stanowisko chińskie położone w Qingzhang w prowincji Yunnan. Za moment je sobie też obejrzymy. A ja to nazwałem resztą Kambru, czyli wszystko to, co było po wczesnym Kambrze, bo Kambr jako okres geologiczny też się dzieli na różne drobniejsze epoki. Kiedyś się dzielił na 3, teraz się dzieli chyba na 4. To nas w tej chwili nie interesuje. Generalnie postawiłem tutaj tylko te granice, żebyście Państwo wiedzieli, że na samym początku Kambru, w tym Kambrze wczesnym, miało miejsce już pojawienie się tych różnych wynalazków ewolucyjnych jak organizmy szkieletowe i już z tego czasu mamy ważne stanowiska paleontologiczne. Natomiast w tej reszcie Kambru stąd pochodzi też jedno chyba z najsłynniejszych stanowisk Burgess Shale w Kanadzie, któremu poświęcimy dzisiaj sporo czasu. Natomiast organizmy, które już się pojawiły we wczesnym Kambrze i które z tym Kambrem są bardzo kojarzone, to są właśnie trylobity, które są stawonogami i szkieletem chitynowym, jak to na stawonogi przystało, są okryte. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że o ile mówimy o archeocjatach, albo o tych małych skamieniałościach skorupkowych, to one już gdzieś na samym początku Kambru się pojawiają. Natomiast trylobity, to nie jest tak, że one się pojawiły od razu w momencie tej eksplozji kambryjskiej, od razu z początkiem Kambru. Nie. Wiele osób tak myśli, często my tak myślimy, prawda? Nawet ja zwabiłem Państwa na ten wykład planszą z tymi trylobitami. Ale to nie jest tak, że trylobity się pojawiły od razu z początkiem Kambru. Jest taki przedział czasu po eksplozji kambryjskiej, kiedy tych trylobitów jeszcze nie było. Nawet geolodzy mówią, że jest to tak zwany kambr przedtrylobitowy. Czyli no chyba nie muszę tego tłumaczyć, dosyć dosłowna nazwa. Natomiast kiedy trylobity się pojawiły, od razu osiągnęły ogromny sukces ewolucyjny i oczywiście istniały długo później po Kambrze. Jest kilka modeli tego, jak w ogóle ta eksplozja kambryjska mogła wyglądać. Tutaj na podstawie kilku autorów przedstawiłem. Taki klasyczny model pokazuje, że no, nagle w tym Kambrze pojawiają się te wszystkie niezwykłe organizmy obdarzone szkieletem, których wcześniej nie było i ich różnorodność biologiczna, ich ilość rośnie aż do dnia dzisiejszego. Są też takie modele, które zakładają, że na przykład w tym Kambrze była dużo większa różnorodność biologiczna niż ma to miejsce dzisiaj. I po prostu to był taki epizod w historii Ziemi, kiedy nagle tych form różnorodnych było bardzo dużo, a potem ta różnorodność zmalała, ale do dzisiaj utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie. Więc zależy, kogo spytać, jakich badaczy spytać, to każdy może mieć na ten temat trochę inne zdanie. Zaczniemy sobie omawianie tej eksplozji od tego wspomnianego przeze mnie rycia w mule. O co tutaj chodzi? Rycie w mule ma znaczenie, jak napisałem. Przed Kambrem mieliśmy ten świat organizmów materacyków, które sobie leżały na matach mikrobialnych. Teraz, skoro dno morza przed Kambrem było pokryte matą mikrobialną, to wszystko, co żyło na powierzchni tej maty, nie miało możliwości wkopania się w osad. Mata mikrobialna może się nam wydawać, że jest no, takim, powiedzmy, galaretkowatym tworem, bardzo delikatnym, ale ona tak naprawdę stabilizuje dno morza. Wszędzie, gdzie mamy takie maty, to organizmy, które żyją w tym środowisku, nie mają możliwości przekopać się przez tę matę. Dużo łatwiej jest się robakowi czy jakiemuś stawonogowi przekopać przez osad po prostu, przez piach na przykład, albo wydrążyć chemicznie dziurę w jakiejś skale, niż przekopać się przez taką litą matę glonową. Natomiast co jest potrzebne, żeby móc to zrobić, żeby się przewiercić przez taką matę? Potrzebne są organizmy, które mogłyby tę matę zjeść. Skoro mata jest glonowa, to budują ją organizmy roślinne. A co je rośliny? Roślinożercy jedzą rośliny. Więc na początku Kambru pojawiła się duża liczba zwierząt morskich, które były w stanie, jakby przede wszystkim były roślinożerne, czyli w ogóle mogły zgryzać tę matę, a po drugie takie, które potem mogły drążyć w głąb osadu. I teraz proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy dno pokryte, takie przedkambryjskie, pokryte tą matą mikrobialną, no to wszystko sobie żyje na górze tej maty, czyli na dnie morskim.
ktoś tam może był zdolny przed kambrem lekko się przewiercić przez tematę, ale to nie było jakieś głębokie drążenie w głąb osadu, tylko życie tuż przy powierzchni dna. I nagle w kambrze mamy wybuch tych organizmów, które mogą drążyć bardzo głęboko. I to proszę zwrócić uwagę, drążyć takie nory, często bardzo skomplikowane, z wieloma ujściami, poziome, pionowe, jakieś takie rurkowate. Co to powoduje? Takie rycie w mule sprawia, że ten osad na dnie morza staje się natleniony. Bo skoro wcześniej osad był chroniony przez matę glonową, to tlen, który jest w wodzie, nie miał za bardzo możliwości wniknąć w ten osad. Natomiast kiedy jakieś zwierzęta zaczynają mieszać ten osad, tutaj jest taki termin, że to jest bioturbacja, czyli właśnie organizmy zaczynają mieszać, miksować te ziarenka osadu, to ten osad się natlenia, bo razem z wodą morską ten tlen się tam między te ziarenka dostaje, a więc między tymi ziarenkami powstaje masa nisz ekologicznych, masa miejsca, żeby różne zwierzęta mogły sobie tam żyć, nawet bardzo drobne. I w zasadzie tak się sądzi, że z początkiem kambru w tym osadzie różne mikroorganizmy mogły również żyć, a więc jest to w pewnym sensie początek mikrobiologii. Wszystkie zwierzęta, które są mikroskopijne, dzisiaj żyjące, mają jakiś tam początek. To się wszystko zaczęło, powiedzmy, właśnie od kambru, kiedy w ogóle taka możliwość do miniaturyzacji pewnych zwierząt, które mogłyby żyć sobie między takimi ziarenkami, się rozpoczęła. Pokazywałem Państwu tę skamieniałość, która jakby jest wskaźnikowa, która nam datuje początek kambru, ten Treptychnus pedum. To wygląda tak, to wygląda tak mniej więcej, jak to zwierzątko sobie ryło w osadzie, czyli tak kopało norkę i potem wystawało na zewnątrz. Kopało i znowu wychodziło, a tak to wygląda w postaci skamieniałości. To są zresztą skamieniałości nasze polskie z gór świętokrzyskich między innymi. Na niektórych śladach tych norek są widoczne, tutaj gdzie strzałeczki pokazują, są takie drobne prążki, takie ślady jakby jakichś haków, haczyków. Tak jakby to coś, co kopało tę norę, miało jakieś takie struktury przypominające haki. Coś ten osad tak rozgrzybywało takimi hakowatymi tworami. Dzisiaj mamy takie organizmy, które ryją w mule dosyć podobnie. Są to priapuloidy, albo po polsku się tak ładnie mówi, że są to niezmogowce. Priapulus to jest taki ich typowy przedstawiciel. To są robaki, one wyglądają mają taki faliczny pokrój z grubsza. To jest również z tej pracy tyczącej się tych kambryjskich nor pokazany ten mechanizm, jak to zwierzę sobie pełzało przez ten osad, a tu widzimy, jak to robi współcześnie żyjący taki właśnie priapulid. No czasami na dnie morza można zobaczyć takiego właśnie robaka z grupy tych priapulidów. Czasami morze lubi wyrzucić na brzeg takie pulsujące, faliczne robaki. Wiemy, że w kambrze żyły zwierzęta bardzo podobne, więc prawdopodobnie ci twórcy tych kambryjskich pierwszych nor to również były albo priapuloidy, albo jacyś ich kuzyni. Więc tak to wyglądało, jeśli idzie o ten początek kambru. To się wszystko zaczęło od tego dążenia pewnych grup organizmów do penetracji osadu w głąb. Więc to jest pierwsza cecha eksplozji kambryjskiej. Natomiast jest jeszcze parę innych procesów, które miały wtedy miejsce. Przede wszystkim w ogóle ocean stał się bardziej natleniony, co doprowadziło do tego, że zwierzęta w ogóle uzyskały większą zdolność do ruchu, stały się bardziej, powiedzmy, mobilne. A to skutkowało powstaniem masy nowych nisz ekologicznych. Przed kambrem, w tym świecie nieryjących dna morza miękkociałych bezkręgowców,
tych nisz ekologicznych było bardzo mało. W biologii ewolucyjnej jest taki termin, który się zwie krajobrazem adaptacyjnym albo krajobrazem adaptatywnym. I on mówi, że jak mamy sobie jakiś ekosystem, jakieś środowisko, to im bardziej można sobie taki ekosystem wyobrazić, czy taki krajobraz adaptacyjny jako taką kartkę papieru, im ona jest bardziej wygięta, tym jest w niej, w takim ekosystemie, więcej jakby różnorodności, więcej niż ekologicznych. Jak mamy ten ekosystem przedkambryjski, no to tam sprawa była prosta. Albo żyliśmy sobie na powierzchni osadu i pełzaliśmy, prawda? Albo rośliśmy w górę. Były jakby dwie opcje i tylko takie. Więc ten krajobraz był mało zróżnicowany, był powiedzmy taki. Natomiast nagle w kambrze z takiej delikatnie wygiętej karteczki uzyskujemy coś takiego. Tak? Krajobraz staje się bardzo wymięty, jest dużo różnych zagłębień, dużo różnych wypukłości, powstają nowe nisze ekologiczne, powstaje ich bardzo, bardzo dużo. To środowisko stało się dużo bardziej zróżnicowane, co za tym idzie, organizmy, które w nim żyły, również mogły się bardziej różnicować. Więc tak to wyglądało. Taka ważna cecha, jeśli idzie o to zwiększenie różnorodności, to jest powstanie szkieletów. Przed kambrem nie mieliśmy żadnych form posiadających twarde elementy. Wszystko było miękkie. Były te materacyki. A nagle w kambrze pojawiają się formy, które mają szkielety i to zbudowane z różnych substancji. Z chityny, tak jak te trylobity, ale z krzemionki, z węglanu wapnia, z fosforanu wapnia i to jest bardzo ważna substancja, bo z fosforanu wapnia są nasze kości i zęby również zbudowane oraz mogą być szkielety aglutynowane, czyli są takie grupy organizmów, które same z siebie jakby nie tworzą szkieletu, ale wykorzystują różne elementy środowiska, żeby sobie ten szkielet budować. Na przykład biorą po prostu ziarenka piasku i oklejają się tymi ziarenkami i to jest taki pseudoszkielet. Więc jeśli idzie o chemizm tego szkieletu, on nagle, poza tym, że w ogóle powstał ten szkielet i od początku swojej ewolucji był bardzo zróżnicowany, jeśli idzie o skład, bo te wszystkie składniki od początku kambru budują szkielety tych zwierząt, to jeszcze jakby forma tego szkieletu może być różna, bo mogą to być muszelki, mogą to być jakieś takie kolce, jakieś rureczki, jakieś struktury, takie jak Państwo widzą, bardziej wyrafinowane, z wieloma wierzchołkami, jakieś takie płytki szkieletowe, takie tarczki, więc od razu organizmy, z racji, że właśnie ten krajobraz adaptacyjny się bardziej zróżnicował, no to można było tworzyć tych szkieletów, a tworzyć i wymyślać masę takich masy, powiedzmy, kształtów, form tych szkieletów. Szybki przegląd, jak to wyglądało. Jedną z najciekawszych grup kambryjskich zwierząt są dosyć enigmatyczne hiolity. To są zwierzęta, które w postaci skamieniałości wyglądają tak. No to jest taka artystyczna wizja. Zwierzątko siedzące w takiej długiej, jakby rurkowatej formie szkieletu, z przodu mające takie wieczko, i prawdopodobnie jakby zakotwiczone w osadzie takimi hakami. W Górach Świętokrzyskich znajduje się w skałach kambryjskich takie hiolity. Jest między innymi Hiolites allateca, taki gatunek. Przez długi czas nie wiadomo było, co to jest. Niektórzy twierdzili, że to są mięczaki. Obecne koncepcje, bardziej takie aktualne, pokazują, że to chyba są raczej ramienionogi. Generalnie organizmy dosyć enigmatyczne. Jak Państwo zaraz zobaczycie, w kambrze było dużo więcej takich tajemniczych, enigmatycznych zwierząt. Archeocjaty to jest jedna z tych grup, o których ja wspomniałem na początku, że to nie wiadomo, czy to gąbki, czy to koralowce. Przez długi czas sądzono, że to są gąbki. Natomiast jak się przyjrzymy przekrojom poprzecznym przez te archeocjaty, tu mamy tego archeocjata tak, jak on sobie, powiedzmy, rósł, a tu mamy przekroje poprzeczne, czyli tak jakbyśmy ucięli w paru miejscach taki rosnący osobnik, no to widzimy, że one w środku mają taką budowę, nazwijmy to warstwową. Jest jakaś warstwa wewnętrzna, taka ścianka wewnętrzna, potem są takie septa i jest ta warstwa zewnętrzna. To jest budowa generalnie charakterystyczna dla współczesnych koralowców. Więc dokładnie nie wiadomo, czy to były
bardziej koralowce, bardziej gąbki. Jak Państwo widzicie, kambr, no rzeczywiście enigmatyczny czas w dziejach naszej planety. Masa takich zwierząt dosyć problematycznych, co do których naukowcy do dzisiaj nie mają pewności, kim rzeczywiście te organizmy były. No, czymś absolutnie się kojarzącym z kambrem są oczywiście trylobity. Nazwa trylobity wzięła się stąd, że one się składają z jakby trzech części. Z części głowowej, tułowiowej oraz takiej tutaj no odbytowej byśmy powiedzieli, czy ogonowej. I faktycznie wszystkie trylobity mają taki trójdzielny plan budowy. Ich w kambrze było na tyle dużo, że na podstawie skamieniałości trylobitów my jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie jaki jest wiek skał, w których takiego trylobita znajdziemy. Ponieważ one ewoluowały bardzo szybko w tym czasie, później w paleozoiku też, ale w kambrze szczególnie szybko i ich było bardzo, bardzo dużo, były bardzo zróżnicowane. Były formy niewielkie, prawie mikroskopijne, były takie osiągające kilkanaście centymetrów, a największe no, mogły osiągać nawet kilkadziesiąt centymetrów długości. To jest całe drzewo rodowe trylobitów, które swoją karierę ewolucyjną skończyły pod koniec permu, mniej więcej 250 milionów lat temu. Jak Państwo widzą, do permu dotrwała jedna linia ewolucyjna i one już w permie były bardzo, bardzo rzadkimi organizmami. Natomiast w kambrze jest ich bardzo dużo. Proszę zwrócić uwagę, tu mamy te nazwy, to są te różne linie ewolucyjne trylobitów, ale zwróćcie Państwo uwagę, że one wszystkie wywodzą się od jednej grupy, Redlichida, która właśnie powstała w kambrze. I z tej kambryjskiej grupy potem rozwinęły się wszystkie inne linie, które swoją karierę w następnych okresach ery paleozoicznej w Ordowiku, Sylurze, Dewonie realizowały. Wracając do tej planszy z początku, chciałem zwrócić teraz Państwa uwagę na te dwa stanowiska, Chengjiang i Barges. Jedno jest wczesnokambryjskie, z samego początku kambru, inne jest z tej reszty kambru, jak to tutaj nazwałem. We wszystkich tych kambryjskich stanowiskach, jedno, tak jak powiedziałem, nazywa się Barges w ogóle i od nazwy tego stanowiska pochodzi nazwa takiego zjawiska, które polega na tym, że w stanowiskach tych kambryjskich znajdujemy skamieniałości zachowane dosyć nietypowo. Na taki nietypowy kambryjski stan zachowania mówi się, że to jest stan zachowania typu Barges. Normalnie, jak gdzieś jedziemy w teren i znajdujemy skamieniałości, to jest to tak, że skamieniałość sobie jest na jakiejś, w jakiejś konkretnej warstwie, w jednej cienkiej warstwie. Natomiast w tych stanowiskach typu Barges skamieniałości przechodzą przez wiele warstw. Wiele warstewek. To świadczy o tym, że szczątki te skamieniałości powstawały na skutek jakichś gwałtownych takich prądów zawiesinowych, prądów podmorskich. Był jakiś spływ taki, nazwijmy to, błotny, tylko że na dnie morza, jakiegoś stoku powiedzmy. I ten osad, który był z tym prądem morskim spychany, pogrzebał bardzo gwałtownie cały ekosystem. To też jest bardzo ważne, bo to świadczy o tym, że wszystkie te stanowiska kambryjskie powstawały bardzo gwałtownie. Te skamieniałości się tam tworzyły bardzo szybko. Był sobie jakiś ekosystem u podnóża jakiegoś stoku, żyły tam sobie zwierzątka i nagle na tym stoku nastąpiło jakieś obruszenie i cały taki materiał skalny się zsunął i przykrył ten ekosystem bardzo gwałtownie. Te zwierzęta nawet nie miały czasu na ucieczkę, więc wyglądało to mniej więcej tak jak tutaj, prawda? Zwierzątka sobie żyły na dnie takiego stoku, materiał zjechał, przykrył ten ekosystem, no i mamy te skamieniałości typu Barges, które właśnie przez wiele tych warstewek przechodzą. To stanowisko z samego początku kambru w Chengjiang, a tak naprawdę w Mao Tianshan, jest ciekawe, bo ono przede wszystkim prezentuje rzeczywiście ten stan zachowania typu Barges, a w nim występuje masa takich organizmów, które normalnie by się nie zachowywały. Na przykład organizmów nie mających w ogóle szkieletu, takich jak robaki. Tak? Czyli zwierzęta, które nie mają żadnych twardych części w sobie, ryły sobie w tym osadzie kambryjskim, no ale zostały zakonserwowane. Albo na przykład takie prymitywne
organizmy chodzące pod dnie morza. Jeszcze nie stawonogi, ale coś myślę pomiędzy robakami a stawonogami. Tu widzimy odnóża takiego prymitywnego kambryjskiego zwierzęcia. Te skamieniałości są zachowane dzięki glinokrzemianom, które na powierzchni tych łupków z Mao Tien Shan się znajdują. I rzeczywiście badania geologiczne pokazały, że stanowisko to powstało na skutek takiego powiedzmy prądu zawiesinowego, który te zwierzęta przykrył. Bardzo dużo tam jest stawonogów. To jest najliczniejsza grupa skamieniałości, jaką się tam spotyka. Są, jak Państwo widzą, jakieś prymitywne trylobity, ale i to są, zdaje się, jakieś skorupiaczki. Z takich ciekawszych występują tam prastrunowce, czyli nasi kuzyni pierwotnych kręgowców. Jest taki rodzaj Hycowella, który jest interpretowany jako w ogóle najstarszy strunowiec. Jedną z takich najbardziej charakterystycznych cech strunowców, czyli tych organizmów, do których my też należymy, jest to, że mają ciało podzielone na takie bloki mięśniowe, miomery. No i w tych skamieniałościach dokładnie te bloczki mięśniowe widać. Prawda, jak weźmiemy na przykład rybę, jak kroimy rybę, to tam też widzimy, że ryba ma takie bloki mięśniowe. To jest mniej więcej coś podobnego, co u tych kambryjskich zwierząt. Natomiast tym najważniejszym stanowiskiem kambryjskim jest stanowisko w Burgess Pass, znane też jako Burgess Shale albo po polsku po prostu łupki z Burgess. Ono ma ciekawą historię. Znajduje się w ogóle w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej. Zostało odkryte na początku XX wieku przez Charlesa Doolittle Walcotta, który, jak głosi anegdota krążąca w środowisku geologów, miał mieć cztery żony. Nie naraz, tylko po kolei. Czy to jest prawda, tego do końca nie wiadomo, ale anegdota głosi, że on z każdą z tych żon miał jakąś tam gromadkę dzieci i w miarę te rodziny, nazwijmy to, żyły sobie dosyć zgodnie do tego stopnia, że on jeździł z tymi czterema żonami i tymi dziećmi w teren. Jeździł właśnie w okolice Burgess i szukał tam skamieniałości. No a każdy, kto prowadzi jakieś takie szerzej zakrojone prace paleontologiczne, terenowe, ten wie, że im więcej par, nawet nie tyle rąk, co oczu, tym większa szansa, że się znajdzie dużo cennych, unikatowych skamieniałości. Najlepiej jest zabrać studentów na przykład, to oni są w ogóle tacy bardzo zapasjonowani tym, więc myślę, że zabranie dzieci Charlesowi Walcottowi tutaj na pewno pomogło, bo one też z radością szukały tam tych okazów. Stanowisko zostało tak oficjalnie ogłoszone w 1909 roku, natomiast przez następne lata znaleziono tam tysiące skamieniałości. Ogromną liczbę. To wygląda tak. Jest tam takie słynne miejsce, to, które Walcott sobie upodobał najbardziej. Dzisiaj ono nazywa się Łomem Walcotta. I to jest to miejsce na jego cześć właśnie nazwane. To jest to miejsce, gdzie zazwyczaj teraz się różne wycieczki geologiczne czy paleontologiczne odbywają i tam się szuka tych skamieniałości. Tak to wygląda w trakcie takich praktyk geologicznych. Ktoś tam rozkłada atlas ze skamieniałościami. Jak Państwo widzą, wszędzie te właśnie łupki z Burgess leżą. I tylko się chodzi, podnosi, patrzy. Łupki są ciemne, a skamieniałości, jak za moment zobaczymy, są zachowane jako takie srebrzyste blaszki, jakby mają taką formę srebrzystą. Więc dość łatwo jest je wypatrzeć na tle ciemnej skały. Tak to wygląda. Tu mamy jakiegoś, powiedzmy, prymitywnego ramienionoga. Tu mamy jakiś chyba przedstawiciel wieloszczetów. Więc Państwo widzą, że to wygląda dość dobrze. Łatwo jest, relatywnie łatwo jest tam wypatrzeć takie skamieniałości. One są zachowane poprzez uwęglenie tkanki. Masa przedziwnych organizmów jest znana z Burgess. Burgess to jest chyba takie najbardziej typowe stanowisko z różnymi dziwnymi organizmami, które kompletnie nie przypominają niczego, co znamy z dzisiejszych ekosystemów, a jednocześnie takich, które no, trochę na myśl przywodzą stwory może z kosmosu albo z innego wymiaru. Takim pierwszym tutaj przedstawicielem jest Hallucigenia,
nazwana przeze mnie na tej planszy chodzącym grzebieniem. Tak wygląda jej skamieniałość. Ona z jednej strony ciała miała takie jakby lobopodia, czyli właśnie takie struktury do poruszania się, a z drugiej takie kolce. Więc trochę przypominała ten dziwny organizm z Chin, który pokazywałem wcześniej, tylko tamten nie miał tych kolców po stronie no, grzbietowej, powiedzmy, a ten ma. Prawdopodobnie wyglądało to w ten sposób. Ale kim była halucygenia, tego do końca nie wiadomo. Ona jest tak różna od jakichkolwiek dziś żyjących organizmów, że paleontolodzy przez dekady, czy no już w zasadzie przez ponad 100 lat, no nie mają jednej takiej określonej koncepcji, kim ta halucygenia była. Ale to jest dopiero początek. Tam występują jeszcze dziwniejsze zwierzęta. Na przykład Marella, która trochę przypomina trylobity. Ona być może z trylobitami jest spokrewniona. Na pewno jest to jakiś prastawonóg, ale raczej badacze są zgodni co do tego, że Marella pływała w toni wodnej. Ona, jak Państwo widzą, nie była okryta takim twardym pancerzem jak te trylobity, więc raczej sobie pływała w wodzie. Trylobity wolały chyba jednak żyć sobie na dnie morza. Jest pikaja, czyli zwierzę, które również jest takim strunowcem, tak jak ta Haiko Uella z Chin. Więc to pokazuje, że już w Kambrze mamy nie tylko różne grupy jakichś tam zwierząt, które są spokrewnione z dzisiejszymi bezkręgowcami, jak stawonogi czy mięczaki, ale mamy tych przodków no, zwierząt, które są blisko spokrewnione z nami, z kręgowcami. Bo pikaja jest właśnie takim strunowcem. Była spłaszczona tak nie grzbietobrzusznie, tylko raczej dwubocznie i miała już taką płetewkę prawdopodobnie na końcu ciała, trochę zbliżoną do płetwy prymitywnych ryb. Natomiast takie najbardziej budzące postrach zwierzęta kambryjskich mórz to były anomalokaridy. To jest grupa, która no, osiągnęła, powiedzmy, w mediach też duży sukces dzięki swojemu typowemu przedstawicielowi, jakim jest Anomalocaris, ale zanim tego Anomalocarisa z Burgess omówimy, to chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że to były zwierzęta bardzo różnorodne morfologicznie. One, powiedzmy, ten typowy Anomalocaris miał takie wielkie oczy, oczy złożone jak na prastawonoga, czy jak na stawonoga przystało, więc mógł w ogóle widzieć swoje ofiary. I to też jest jeden z takich głównych wynalazków eksplozji kambryjskiej. Powstało drapieżnictwo. Tak? Wcześniej nie mieliśmy czegoś takiego, że ktoś mógłby na kogoś polować. A tu nagle w Kambrze powstają zwierzęta, które mają oczy i dzięki tym oczom mogą lokalizować inne zwierzęta po to, żeby je dopaść i zjeść. Więc anomalokaridy miały oczy, miały z przodu ciała takie, nazwijmy to, chwytaki, którymi mogły pochwycić swoją zdobycz, ale niektóre na przykład miały taki bardziej krewetkowaty pokrój i przód ciała no, naprawdę przypominał jakieś dzisiejsze skorupiaki. Z tym typowym przedstawicielem tej grupy, czyli rodzajem Anomalocaris, wiąże się bardzo ciekawa taka historia, trochę detektywistyczna. Na początku, kiedy zaczęły się badania stanowiska w Burgess, no tam odkrywano masę różnych skamieniałości, te halucygenie, pikaje, marelle, jakieś wiwaksje, inne. No i były tam takie o takiej radialnej symetrii skamieniałości, trochę jakby przypominające meduzy. I to oznaczono jako jakiegoś tam praprzodka meduz, jako jeden organizm. I znajdowano takie skamieniałości, przypominające te kambryjskie zwierzęta z tymi odnóżami krocznymi, prawda? Z tymi lobopodiami. I to opisano jako inne zwierzątko. Więc to miałaby być niby jakaś taka pseudomeduza, a to jakieś zwierzę, które sobie kroczyło po dnie takiego kambryjskiego morza. Ale później odkryto bardziej kompletne skamieniałości i okazało się, że to jest wszystko nieprawda i te różne skamieniałości są częścią jednego dużego organizmu. Tego właśnie Anomalocarisa. Tu z przodu były te chwytaki, które były na początku zinterpretowane jako skamieniałość z odnóżami, a mniej więcej w miejscu, gdzie był aparat gębowy, była ta radialna struktura przypominająca meduzę, która najprawdopodobniej była rodzajem takiego zmineralizowanego aparatu gębowego, który służył do zgniatania ofiar. Czyli Anomalocaris z tymi chwytakami łapał
jakiegoś trylobita na przykład, albo kogokolwiek chciał innego i potem wsadzał go do swojej takiej radialnej paszczy, która tę ofiarę miażdżyła. Tak wygląda głowa Anomalocaris. Proszę zwrócić uwagę, są te duże oczy, no i widzimy te chwytaki obdarzone tymi, no już nie odnóżami w zasadzie, tylko takimi, takimi mniejszymi, chwytakami mniejszego rzędu, nazwijmy to. A tak to wygląda jako rekonstrukcja tego ekosystemu z Barges. Wszyscy uciekają przed tym Anomalocarisem. Te halucygenie uciekają, marelle uciekają, tu jakaś pikaja płynie, a Anomalocaris ściga sobie ich, chce ich zjeść i widzimy, ma te chwytaki, a na środku tej części głowowej ma ten radialny aparat gębowy do miażdżenia swoich ofiar. I to był rzeczywiście największy drapieżnik tego ekosystemu. Natomiast nie jedyny. W Barges żyły inne anomalokaridy, jeszcze dziwniejsze niż Anomalocaris. To jest skamieniałość, która się nazywa Opabinia, czyli taki kambryjski odkurzacz. Ona wygląda w ten sposób, że podobnie jak Anomalocaris ma ciało z takich struktur dopływania zbudowane, ale z przodu głowy ma taką jakby trąbkę. Jak zobaczymy, jak wygląda rekonstrukcja, to zaraz się okaże, że ta trąbka jest zakończona takim znowu chwytakiem. To może trochę przypominać aparat gębowy, ale to nie jest aparat gębowy tego drapieżnika. To jest po prostu taka struktura do łapania zdobyczy, tak jak te chwytaki dwa u Anomalocarisa. Natomiast na głowie, na tej części głowowej ma 5 oczu. Czyli coś absolutnie niespotykanego. Anomalocaris miał normalnie jedną parę oczu. Opabinia ma 2 pary plus jedno takie oko środkowe, oko centralne. Więc coś absolutnie niespotykanego, niepodobnego do niczego, co żyje dzisiaj. Teraz co z tym aparatem gębowym u Opabinii? Takie dokładne badania pokazały, że to z przodu to rzeczywiście jest tylko taki narząd manipulacyjny. Coś do łapania ofiary. Ale tam nie ma żadnej gardzieli. Gardziel była tutaj, tu jest otwór gębowy. Więc Opabinia łapała zdobycz, a potem jak słoń wsadzała sobie tę zdobycz do paszczy, która była na spodzie części głowowej. A tu mamy porównanie wielkości tych wszystkich zwierząt z Barges. Proszę zwrócić uwagę, że to były zwierzęta niewielkie, malutkie. Mamy tą halucygenię, czyli ten grzebień kambryjski, prawda? Skala jest 10 cm. Zwierzę malutkie, bardzo małe. Pikaja też była mała. Nawet ta Opabinia, która miała 5 oczu, no ma mniej niż 10 cm. Więc to wszystko były zwierzęta bardzo małe. Więc kambr, ta eksplozja kambryjska, to jest pojawienie się nagłe wielu grup takich organizmów. Nagle się pojawia ta cała różnorodność, ale nie chcę, żebyście Państwo sobie wyobrażali, że to były od razu nie wiadomo jak wielkie zwierzęta. One często były bardzo, bardzo małe. Ten Anomalocaris się tutaj wyróżnia. On faktycznie był dość spory. Największe osobniki mogły mieć ponad metr długości. To przyznacie Państwo, że nawet jak na dzisiejsze warunki, no rzadko kiedy spotykamy ponadmetrowe bezkręgowce, prawda? Raczej mamy do czynienia z jakimiś tam małymi, nie wiem, owadami czy ślimakami, a taki duży prastawonóg metrowy, no to jednak nie w kij dmuchał. Stanowisko w Barges stało się takim naprawdę emblematycznym stanowiskiem kambryjskim i w ogóle symbolem eksplozji kambryjskiej. Ono pokazuje zapis tej całej różnorodności organizmów, pokazuje cały ten przekrój zwierząt, które nagle w kambrze się pojawiły. Mimo że, tak jak pokazałem na początku, ono nie jest z samego początku okresu kambryjskiego, tylko pojawia się mniej więcej, one jest datowane trochę później, bo początek kambru to jest to 540 z grubsza milionów lat, a Barges to jest tam mniej więcej 505 milionów lat temu. Natomiast jest to najstarsze takie stanowisko paleontologiczne, ale kambryjskie, ale w tym sensie najstarsze, że najwcześniej poznane, bo to chińskie Shengjiang, ono jest starsze geologicznie, ono było naprawdę z początku okresu kambryjskiego. I to, co chciałem, żebyście Państwo zapamiętali z dzisiejszego wykładu, to jest to, te główne elementy, które się na eksplozję kambryjską składają. Przede wszystkim to
no, ikoniczne rycie w mule, czyli mówiąc językiem naukowym bioturbacja. Nagle organizmy zaczynają ryć w osadzie. Nagle w ogóle pojawia się taka możliwość, że możemy penetrować ten osad i wiele grup organizmów decyduje się później żyć po prostu w tym osadzie. I dzisiaj nawet jak Państwo pojedziecie sobie na wczasy nad Bałtyk, to tam w osadzie na dnie morza żyje masa wieloszczetów, masa małżów. Przez cały ten eon fanerozoiczny, od Kambru do dzisiaj, przez ostatnie 540 milionów lat, od momentu jak organizmy zdecydowały się ryć w osadzie, to nie przestały. I mało tego, powiem Państwu, że do dzisiaj to rycie w mule jest, jakby pogłębia się. Czyli jakbyśmy sobie zobaczyli, jak się od Kambru do dzisiaj zmienił stopień penetracji tego osadu, to on jest coraz większy. Im bliżej czasów dzisiejszych, tym różne grupy organizmów penetrują ten osad coraz głębiej, więc on jest coraz lepiej zmielony, coraz lepiej natleniony, coraz lepiej zbioturbowany. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to jest ta mineralizacja szkieletu, czego ostatecznym etapem jest powstanie kręgowców. Proszę Państwa, gdyby nie było tych szkieletów, to my byśmy często nie mieli okazji w ogóle znaleźć tych skamieniałości. Kiedyś przy okazji innego wykładu opowiadałem o tym, jak ważne jest to, żeby się w ogóle zachować w osadzie w postaci skamieniałości, to przede wszystkim musimy mieć szkielet. Tak? I potem jak paleontolodzy znajdują skamieniałości dinozaurów albo mamutów, to my to wszystko tak naprawdę zawdzięczamy eksplozji kambryjskiej, temu, że w ogóle w którymś momencie pewne grupy zwierząt zaczęły mieć twardy szkielet. Dzięki temu później powstały kości, powstały zęby. Pomyślcie, proszę Państwa, o tym, kiedy będziecie myć zęby dzisiaj wieczorem. Zawdzięczamy ten element naszego życia właśnie eksplozji kambryjskiej. No i to na koniec, co chciałem, żebyście Państwo zapamiętali, to jest to pojawienie się tych złożonych ekosystemów, czyli ten eksperyment z kartką, którą tutaj ładnie, elegancko zmieliłem. Dziękuję Państwu bardzo.